Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie. Hu, smok Heniu. Ega Agnieszka. Hu, witamy ciebie. No właśnie, no właśnie. Ciebie, czyli kogo? Powiedz nam swoje imię. Jesteśmy jego bardzo ciekawi. Hu, bardzo, bardzo ciekawi. Bo my dzisiaj na przykład będziemy mówić o imieniu Bolesław. Tak jak Bolesław. Hu, chrobry oczywiście. Będzie też, pojawią się też przypomnienie imienia cesarza tego, który odwiedził Gniezno. Hu, czyli Otto. No, 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 no. A twoje imię? To przypomnij nam jeszcze raz. A, ale fantastycznie, że tutaj z nami jesteś. Hu, no i będziemy razem odkrywać historię. A tym razem będzie to historia o... O czymś bardzo fajnym, co noszą takie wyjątkowe postacie na głowach. Czyli dzisiaj będzie o koronowaniu. Koronowaniu, ponieważ Bolesław Chrobry był pierwszym księciem Polski, który został ukoronowany. Ale nie było to takie łatwe. O nie, 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 nie. Dlatego posłużymy się historiami. Historiami, które są zawarte w książce Był sobie król Mariusza Wolnego. Na tej podstawie tutaj działamy. I tutaj są opisane, że Bolesław Chrobry to starał się o koronę do 3 razy. I za 3 razem mu się udało. No to przechodzimy już do właściwej historii? Tak? No to trzeba, żebyśmy wykonali nasz historyczny ruch. Ręce do góry. I tutaj tak obracamy tymi rękami. I teraz tak, najpierw w lewo, to w prawo. Teraz w lewo. I zniżamy nasze ręce, zniżamy. Będziemy klaskać teraz. I uff! No to jesteśmy. Bolesław Chrobry wcale nie miał tak łatwo, żeby uzyskać koronę. Koronę? O tą koronę to walczyli księcia i książęta i wojowie. No to było coś upragnionego. Więc teraz proszę, my też zrobimy taki gest upragnionej rzeczy. Czyli tak będziemy, położymy ręce na sercu, tutaj na klatce piersiowej, będziemy wzdychać. Och, tak do korony. Och, korono. Och, och. Tak wzdychali książęta. Książęta do korony, bo ona dawała władzę. Teraz tutaj wyciągniemy nasze ramiona, tak do góry. Dawała władzę i siłę. I tutaj oprzemy nasze ręce na bokach, na boczkach. I dawała też sporą niezależność. Czyli ci, którzy mieli koronę, byli wolni. Możemy tak poruszyć taki gest rozszerzonych ramion wolności. Ale zanim Bolesław Chrobry się ukoronował, bo trzeba pamiętać, że Mieszko I nie był ukoronowany. Mieszko I był cały czas księciem księstwa polskiego. Z kolei Bolesław Chrobry to tak bardzo, bardzo, bardzo się starał. To teraz zrobimy taki gest starania się. Tak, och, tok, 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 tok. Zrobiłeś? Ach, no to dobrze. Tak, 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 tak się starał o tą koronę. I pierwszy raz się starał zaraz po zjeździe w Gnieźnie. To było w roku 1000. Po przyjeździe Ottona III do Gniezna, wtedy kiedy Otto III nałożył diadem na głowę Bolesława Chrobrego i to już był taki element, który pozwalał przypuszczać, że Bolesław Chrobry ma możliwość starania się właśnie o koronę. No i Bolesław Chrobry to wykorzystał. A jakże? I wyruszył do Rzymu, ale nie on, tylko jego posłannik Anastazy, po to, aby przywieźć właśnie co? Co? No tak, koronę. I tenże Anastazy, wyobraźcie sobie, no wziął koronę od papieża, taką poświęconą, czyściutką, taką nowiusieńką. I już się Bolesław, teraz będziemy trzeć ręce, już się Bolesław cieszył, bo dostanie taką nowiusieńką koronę. Ale co się stało? Otóż korona wcale nie zawędrowała do Gniezna, tylko utknęła.
Ha! Nasz posłaniec Anastazy zamiast do Gniezna to tutaj do Pragi skręcił i ofiarował tęże koronę Wacławowi. No i tym sposobem Wacław mógł, czyli książę czeski, mógł się koronować. A Bolesław Chrobry? No nie. I później musiał bardzo, bardzo długo czekać. Czekał około 13 lat, bo w roku 1013 znowu zaczął się starać. A dlaczegoż się to wtedy starał? Ano, na tron, na stanowisko papieża było dwóch kandydatów. I ci kandydaci byli bardzo silni. O, proszę, tutaj wyciągamy nasze muskuły. Byli bardzo silni. O, tak, tak, tak. Byli bardzo silni i tutaj tak staczali. To była taka walka sił, kto będzie lepszy z tych papieży. No i Bolesław Chrobry poparł jednego z nich. No bo jak mamy dwóch papieży, no to jest wybór prosty. Albo ten, albo tamten. No i Bolesław Chrobry poparł tego papieża, który, jak myślicie, który wygrał, czy który nie wygrał tronu papieskiego? No właśnie, ten poparł tego, który nie wygrał. I w tym sposobem, no skoro prezenty i wszystkie podarunki szły właśnie do tego, którego poparł Bolesław Chrobry, a który się okazał no nie tym kandydatem, który później wygrał, no to możliwości o koronę, no wiecie, oddaliły się. Możemy pomachać tej koronie na pożegnanie. Tak zrobił też Bolesław Chrobry. Po prostu pomachał koronie w tym momencie. Ale był jeszcze jeden moment. No tak, no bo do 3 razy sztuka. A co to był za moment? Więc za trzecim razem nadarzyła się kolejna taka sposobność, gdy umarł. Umarł cesarz Henryk II, który bardzo, ale to bardzo nie lubił Bolesława Chrobrego, bo to jest właśnie z tym Henrykiem II tutaj sobie Bolesław Chrobry walczył. Co więcej, umarł również papież. Papież, którego kilka lat wcześniej nie poparł Bolesław Chrobry, więc jakby tutaj też mieli już zatarg. Więc tym samym umarli wszyscy ci, którzy mogliby dać mu koronę, przyznać ją, i którzy Bolesława nie lubili. Czyli de facto to jest argument za tym, żeby Bolesław Chrobry mógł się starać o koronę. I był jeszcze trzeci sposób, w jaki można było odzyskać koronę. Mianowicie potrzebny był do tego arcybiskup. No i Polska miała już takiego arcybiskupa, bo był to efekt właśnie zjazdu w Gnieźnie, dzięki któremu utworzono 4 biskupstwa i 1 arcybiskupstwo, i to arcybiskupstwo było tutaj w Gnieźnie. Czyli popatrzcie, jak Polska, jak księstwo polskie było już przygotowane. Było przygotowane na to, aby faktycznie móc być niezależnym, tutaj niezależnym królestwem. No i wykorzystał nasz bohater, czyli Bolesław Chrobry, tutaj te okoliczności i postanowił się ukoronować. I do tej koronacji doszło na wiosnę. Dokładnie na Wielkanoc w roku 1025, pamiętacie? Czyli chrzest polski również był na Wielkanoc, tylko zdecydowanie wcześniej, bo w 966 roku. Czyli tutaj dwa ważne wydarzenia łączą się z nami z wiosną i z Wielkanocą. I do tego, aby Bolesław Chrobry mógł się koronować, potrzebował właśnie arcybiskupa, i tym arcybiskupem był Hipolit. To był następca tego pierwszego, czyli to był drugi nasz arcybiskup. I po załatwieniu tych wszystkich formalności, ustaleniu z arcybiskupem i zorganizowaniu, wyprodukowaniu nowych koron, dochodzi właśnie do takiej uroczystości, podczas której te korony zostają nałożone na głowę naszemu księciu Bolesławowi. Z Palatium, czyli z miejsca, gdzie mieszka Bolesław Chrobry, do katedry prowadzą go możnowładcy, jak również tutaj biskupi i arcybiskup.
Pod czym, jak tutaj Bolesław Chrobry już wchodzi do katedry, to wtedy biskupi ściągają mu płaszcz, jak również ściągają miecz. Po takim symbolicznym geście Bolesław Chrobry kładzie się krzyżem na posadzce i zaczyna się modlić. Po tym akcie modlitwy następują pytania biskupa, dokładnie arcybiskupa. Następują pytania o to, czy Bolesław Chrobry jest świadomy tego, że teraz będzie rządził tutaj krajem poddanymi, jak również czy będzie to robił z poszanowaniem tutaj wszelkich praw, jak również z poszanowaniem tutaj prawa Bożego. Jak on odpowiada, że tak, tak, to z kolei Hipolit, czyli nasz arcybiskup, pyta również lud. Zapytał lud, czy on również jest gotowy na to, aby Bolesław Chrobry był właśnie takim panującym i rządzącym. I gdy odpowiedź jest tak, radzi, to wtedy przechodzi Hipolit do samego aktu już namaszczenia Bolesława Chrobrego na króla. A co oznacza ten gest, że w tym momencie Bolesław Chrobry nie tyle jest takim królem ludu, władcą ludu, co pomazańcem Bożym. I to właśnie ten gest zdecydowanie zmienia jego rangę, bo w tym momencie on już staje się kimś w rodzaju Boga, ma zupełnie inną pozycję społeczną. I jego rozkazy są zdecydowanie ważniejsze. Po tym akcie namaszczenia, po tym akcie namaszczenia na pomazańca Bożego, jest mu nakładana korona. Bolesław Chrobry otrzymuje koronę, otrzymuje również jabłko, otrzymuje berło, jest mu przekazana również włócznia Maurcego, którą wcześniej otrzymał już od Ottona III. No i najważniejsze, nasz bohater Bolesław Chrobry otrzymuje z powrotem swój szczerbiec. Otrzymuje szczerbiec, który jest symbolicznym przekazaniem również władzy, i to takiej władzy wykonawczej i władzy obrony całego kraju i wszystkich tutaj ludzi, którzy są właśnie mieszkają na terenie królestwa. I to właśnie ten szczerbiec, czyli miecz Bolesława Chrobrego, jest z nami pod dzień dzisiejszy. Tak, to jest nasza praktycznie jedna z nielicznych pamiątek po królach piastowskich. Cóż to była za radość tego dnia? Otóż radość była ogromna, ponieważ to był długo wyczekiwany moment, nie tylko dla Bolesława Chrobrego, to również jest to moment, w którym Polska zyskuje zupełnie inną rangę, rangę jako państwa innym krajom europejskim. Koronacja przyniosła wielką radość, więc my teraz też tak się zamachajmy tutaj rękami z radości. Hip hip hura! I powiemy hip hip hura! Hip hip hura! Hip hip hura! Na cześć nowego króla jakiego? Bolesława Chrobrego, czyli hip hip hura! Hip hip hura! Bolesławie Chrobry! To na twoją cześć właśnie na te nasze zwycięskie hip hip hura! I to jest bardzo piękny moment, bardzo wzruszający, ogromna radość. Nie tylko dla Bolesława Chrobrego, ale również dla całego Królestwa Polskiego. Ponieważ już od tego momentu księstwo polskie już nie jest księstwem, które można bardzo łatwo podzielić, ale jest królestwem, które jest bardziej scalone, bardziej zintegrowane. No i zupełnie ma inny status polityczny, ponieważ od tego momentu Niemcy, cesarstwo niemieckie nie powinno już ingerować w sprawy polskie. Co więcej, tutaj Królestwo Polskie nie musi płacić trybutu, czyli takiej daniny wobec właśnie tutaj cesarza niemieckiego. Co więcej, nasz król Bolesław Chrobry nie jest już zwykłym królem wybranym przez lud,
ale człowiekiem wybranym jako pomazaniec Boży, czyli jako taki zwierzchnik Boga na ziemi. Co oznacza, że jego władza ma już nie tyle sens polityczny, co właśnie bardziej taki duchowy. Tutaj zalet tej koronacji było niezwykle wiele. To jest ważny moment, który wspominamy aż do dnia dzisiejszego i warto zapamiętać, że właśnie pierwszym królem był Bolesław Chrobry i on zapoczątkował tutaj naszą linię w ogóle królów Polski. No ale niestety Bolesław Chrobry nie cieszył się długo koroną. Otóż bardzo szybko po koronacji, bo niecałe 2 miesiące po, Bolesław Chrobry umiera i zostawia swoje w tym momencie królestwo swojemu synowi Mieszkowi II. No ale to co to było za panowanie Bolesława Chrobrego? Możemy sobie właśnie o nim teraz opowiedzieć. Otóż panowanie Bolesława Chrobrego to był czas bardzo intensywnych wojen. Wojen prowadzonych tutaj z cesarzem niemieckim, jak również z Rusią Kijowską. To był czas początkowej integracji, jak również dobrobytu państwa. Niemniej jednak wojny bardzo mocno nadszarpnęły zarówno budżet tutaj księstwa polskiego, jak i po prostu mieszkańców. No i nadszarpnęły zaufanie. Ponieważ co rusz to któryś z naszych sąsiadów był niezadowolony z tego, w jaki sposób jest prowadzona polityka zagraniczna tutaj Bolesława Chrobrego. Co przyniosło w późniejszych czasach efekty, o czym dowiemy się w następnym odcinku, gdy będziemy mówić o Mieszku II. Niemniej jednak to księstwo, to królestwo już w tym końcowym etapie, to królestwo Bolesława Chrobrego było duże, było bardzo zasobne. Jak również on przywożąc tutaj to złoto z Rusi Kijowskiej, również by mógł uzupełnić wtedy ten budżet księstwa. Historycy mówią, że Bolesław Chrobry to był władca wielkiego formatu. I dlatego otrzymał przydomek Chrobry. Chrobry, wielki albo wspaniały, w zależności od tego, gdzie będziemy o nim czytać. Niewątpliwie jest to postać bardzo ciekawa, w której dużo się działo i o którym mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Był w tym czasie jego panowania Polska zyskała pierwszych męczenników. Za czasów Bolesława właśnie żył i umarł tutaj święty Wojciech. Nastąpiła większa chrystianizacja tutaj całego kraju polskiego. Odbył się zjazd w Gnieźnie, w efekcie którym Polska już wtedy zyskała inną rangę na tle politycznym Europy. No i najważniejsze, tutaj Bolesław Chrobry sięga po koronę. Sięga po koronę, którą wcale nie otrzymał ani od papieża, ani od cesarza, czyli w tym momencie się jakby staje się niezależny od tych dwóch władz i pokazuje taką swobodę, jak również pokazuje, że można inaczej, można jakby pozyskać koronę w zupełnie inny sposób, nie uzależniając się od tutaj jednego z tych dwóch ośrodków władzy. No to jest to postać rzeczywiście znamienita. A czy ty lubisz to, co robił Bolesław Chrobry i lubisz, w jaki sposób żył? No, miał też niezwykły temperament, a sposób temperament, który też bardzo mocno wychodził podczas prowadzenia jego wojen, ale też mówi się, że za czasów Bolesława Chrobrego złoto było tak tanie jak srebro, a srebro było tak pospolite jak słoma, czyli że tutaj ten kraj był wypełniony bogactwem, był obfitością. No jak długo to się okaże? A jeżeli chodzi o refleksję, do której zachęca nas historia Bolesława Chrobrego, jak również jego koronacja, krótkie życie po koronacji, czyli 2 miesiące, a później śmierć, to jest to, że Bolesław Chrobry sięgnął sam po koronę. On już nie pytał nikogo tutaj, czy może dostać ją, czy nie może. Czyli jakby sam uwierzył w to, że może więcej, może osiągnąć swoje marzenia. I myślę, że Bolesław Chrobry tutaj by nas zapraszał do tego, abyśmy sięgali właśnie po swoje marzenia, abyśmy sięgali po te swoje korony. On był bardzo wytrwały, bo sięgał po nią aż 3 razy, aż w końcu mu się udało. Więc to jest, myślę, taka zachęta też do naszych marzeń, naszych pragnień, tego, aby iść w kierunku tych marzeń i tych dobrych
pragnień. No, no, no. A skoro było o temperamencie i charakterze Bolesława Chrobrego? No właśnie, bo on i tutaj walczył, więc teraz zawalczymy z rękami, proszę bardzo. I tutaj się koronował, więc nałożymy koronę na naszą głowę. Jak również udawał się, modlił się, udawał się na pielgrzymkę do grobu świętego Wojciecha, więc tutaj możemy się pokłonić, taki pokłon zrobić w kierunku właśnie tutaj naszego świętego Wojciecha. Dużo też myślał, więc tutaj dotykamy naszej głowy i tak tutaj tak masujemy, masujemy tutaj skronie obok i możemy nad skroniami czoło. Więc to był taki bardzo różnorodny pan. To teraz narysujmy jego temperament. Ale jak my to zrobimy? Do naszej części plastycznej potrzebujemy farbę. Ja mam taką farbę w tubce. Potrzebujemy kartkę papieru i potrzebujemy jakiś patyczek. I moja propozycja jest taka, aby nałożyć farbę na kartkę. O. Będziemy malować temperament Bolesława Chrobrego, ale tak w sposób artystyczny. Mamy, ja tutaj wykorzystam jeszcze papier. O. Dobra. I rozłożę. Możemy papierem rozłożyć, pomóż sobie. Proszę bardzo. O! Dobra. Mam powierzchnię. Mam powierzchnię tej żółtą, grubą i coś widać. I patyczek. Patyczek jest mi potrzebny do tego, aby patyczkiem właśnie malować. I maluję w ten sposób, jak mógł wyglądać, co się mogło dziać w głowie Bolesława Chrobrego. No jak dla mnie, to tutaj się działo różne, przeróżne rzeczy, bo były i zawroty, było i tryskanie. Czyli było bardzo różnorodnie, moim zdaniem, w tej jego głowie. I dla mnie to jest charakter Bolesława Chrobrego, czyli dużo, dużo impulsów, dużo działania, dużo ruchu. O! Taka żywotność. Dzisiejszy odcinek dobiega już końca. Jak również dobiega końca nasza historia o Bolesławie Chrobrym. No była to postać niesamowita. Więcej szczegółów na temat życia i tutaj panowania Bolesława Chrobrego znajdziecie, drodzy nasi widzowie, w książce Był sobie król, na podstawie której my tutaj opowiadamy historię. I książki Był sobie król można zakupić również ze zniżką, z rabatem pomysłownika, z wykorzystaniem hasła, które jest w opisie do tego filmu. Do czego serdecznie zachęcam, ponieważ jeżeli użyjesz właśnie tego hasła, to my otrzymamy prowizję po prostu tego zakupu i będziemy mogli nadal rozwijać filmy. A tymczasem życzymy Wam spokojnego czasu, radosnego bawienia się temperamentami w wersji malarskiej, jak również do zobaczenia. Widzimy się już w następnym odcinku. Pa, pa!